To nieźle. Nie wypał. Poleciała kostka, czekał na rezultat. Ty, no nie. Połączenia. Serwer wywaliło. Upłynął limit połączenia. Zrugowaliśmy serwer. Żeśmy popsuli mapę. Jeżeli podobałem ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki ci bardzo. Cześć, z tej strony Farel i witam w kolejnym zwariowanym odcinku z trybu Plac Zabaw. Jest dzisiaj ze mną Szaku TV. Siemaneczko. I będziemy testowali pozostałe dwa mity. Niestety Paliona i Zajroxa z nami dzisiaj nie ma, ponieważ nie mogli znaleźć czasu, aby nagrać ten odcinek. Byli za mocno zajęci, pewnie szkoła, te sprawy, wiadomo o co chodzi. Jak wyglądają dwa mity, które nam pozostały do zbadania? Panie doktorze Szaku, proszę powiedzieć pierwszy mit. Pierwszy mit, czy uda się dojść do wyspy startu, jakby to nazwać? Respawnu, o. Czy uda się dojść do respawnu? A drugi mit, czy uda nam się zbugować stadionami mapę. Podczas transmisji na żywo, kiedy od razu zostały dodane stadiony tego samego dnia, były one dostępne w automatach. Niestety na chwilę obecną my już z Szakiem przeszliśmy dwa razy mapę dookoła i ani razu nie znaleźliśmy stadionów w niebieskim automacie. Teraz zamiast stadionów znajdują się tam bounce pady za cegły i za drzewo. Więc moi drodzy, zrobimy sobie tak. Zbadamy dwa mity za jednym razem. Od razu postaramy się dojść jak najdalej jest to możliwe w kierunku mapy respawnu i wybudujemy się tam jak najwyżej i dopiero postawimy stadiony. Może też się uda wtedy mapę zbugować. A jeżeli się nam nie uda, to po prostu na koniec odcinka wrzucę wam wycinki z tamtego live'a. Słuchaj mordo, ty buduj, a ja wezmę może jakieś papa mobile lub wózek sklepowy, bo też może nam się on przydać. Pamiętasz, że żeśmy kiedyś testowali, prawie nam się udało wjechać na mapę respawnu za pomocą wózka sklepowego, był taki bug. Ale teraz wezmę sobie też wózek sklepowy na zaś. Mam nadzieję, że będziesz miał tyle matsów, co mordo? No jasne, kurde, jeszcze 2000 mi zostało. To na easy, z palcem w nosie. Starczy i mam 7 launchpadów. Wiesz co, czy sobie przy okazji sprawdzimy? Wybudujemy się na maksymalną wysokość i na maksymalnej wysokości dopiero rzucimy nasz stadion. Później wiem, że już nie będziemy mogli wyżej budować, więc postawimy na stadionie launchpad i ten launchpad nas wystrzeli ponad stadion. Staniemy na dachu i znowu no i znowu postawimy kolejny stadion. To co? Może ja zacznę budować. Cześć. Dalej można iść właśnie tak się parę... nie wchodź w to. Aha, ja mam mało HP. Ja specjalne rzeczy wyrzuciłem. Wyrzuciłeś rzeczy tutaj, tak? Dobra, też wyrzucę. No, żeby nie stracić. Okej. Okay. Powiększę. Dobry pomysł, to jest bardzo dobry pomysł. Nie chcę zobaczyć, bo przecież ostatnio... Kurde. Ja zginę i chyba nie będę... Królewskie zwycięstwo? Aha, to... Dlaczego to fajnie. Się tak stało? Bo wyszedłem za mapę. To unlucky. Jeszcze raz. Okej, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Szaku już nadbiega. Jesteśmy dokładnie poza granicą kosmosu, jak ja to nazywam. To co, zaczynamy budować się do góry. Rzucimy po prostu na stadion, wiesz o co chodzi? No. Stadion na stadion, będziemy tak jakby cegłówka po cegłówce przechodzili tymi stadionami, dobra. No chyba, że będzie po prostu przezroczysta granica, no i będzie lipa. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Ja też mam taką nadzieję. To jak robimy na początku, kumplu? Ja bym rzucił forta pierw tu. To dawaj. Nie zawaliło się? Woo! Miałeś szczęście. Aha, opony się zbugowały, poczekaj. I w tym miejscu nam odcina wieżyczki, czyli jesteśmy jak najwyżej. To co, teraz czas sprawdzić fort, rzucam. Czekaj, w którym kierunku, jak najdalej żeby był, dobra, tu. Już myślałem, że spadamy, a ty? Ja też. O kurcze, dobra. Więc tak, Szaku, czy możemy coś postawić? Jeszcze mogę troszeczkę wyżej postawić. Jeszcze. Wow, co tak wysoko mogę postawić? O co to chodzi? Ej, to chyba w dół poleciał. Dobra, jest max wysokość. To teraz uderzymy... Nie, inaczej. Czekaj, jak my mieliśmy to zrobić? Teraz launchpad i niech mnie wystrzeli na dach. Dobra, jestem. Elegancko, kumku, o to chodzi. Ale nie widać teraz granicy. Stój, nie przechodź za mocno, widzisz? Nie, nie mogę przejść. Nie da się? Ja, to czyli nie dojdziemy na mapę respawnu. Dobra, ale zróbmy tak, patrz kumplu.
Rzucę jak najdalej, nie? Od razu w ścianę wali. O, nice. Ale wiesz co jest dobre? No. Że teraz jesteśmy wyżej niż gra przewiduje. I najdalej niż gra przewiduje. A dalej mogę przejść? Poczekaj. Patrz, jump pad postawiony. Nie, jest max. Kurczę. Jump pad taki dziwny, czy nie? Nie ucięło mu nóżek? No właśnie ucięło. Dobra. To dawaj w tym kierunku teraz. Skoro już nie możemy. Uwaga. Wow. Ty, czekaj. Leci. Nice. Dobre. To jest dobre. Poczekaj, nie rzucaj. Masz teraz zwykły stadion? Znaczy ten zwykły? Mam. No. Okej. Okay. To zaraz go postawisz, zobaczymy co się stanie. Ale czekaj. Aha, patrz jak to wygląda teraz. Dobra. Powiem ci, że niedaleko jesteśmy mapy. No właśnie też tak, kurde. Kurczę, czuję wciąż niedosyt. A poczekaj, zróbmy tak. Nie da się. Ale wiesz co jest dziwne? Że już na tej wysokości nie bije nas strefa. No, takie... nieprzemyślane, nie? Z ich strony. No. Dobra. I weźmy teraz, chłopie, olśni i walnij tutaj w ten fort, nie? Tym złotym. Trzymaj. A ja sobie podlecę na lunch powiedzie, będę patrzył jak to wygląda. Dobra. Nic! Nie ma, jest za wysoko, nie da się go postawić. Postaw, rzuć jeszcze raz. No to nieźle. Nie wypał, dokładnie. Czyli co, rzucamy jeszcze raz forcikiem, stadionem w tym kierunku. Tak. Powiem ci, że gdybyśmy mieli automat faktycznie, to o wiele, wiele wyższą byśmy zrobili budowlę. Jestem ciekaw, jak można by było wysoko to postawić przez tą godzinę całą. Masz jeszcze? Nie, to był mój ostatni. Teraz ty? Dobra, jeszcze raz rzucam ostatni. Okej. Nie, jeszcze jeden mam. Tak, jeszcze jeden? O kurczę. Tak. Powiem ci, Szaku, że coś mi się wydaje, że wraz z szóstym sezonem, czyli za ile? Dwa dni? Tak, coś takiego. Za dwa dni zostanie niestety już usunięty ten stadion. Ale patrz, czemu nie mogę tu położyć tego pada? Bounce pada nie mogę postawić. A ognisko? Ja mogę. Postaw. Bounce, nie lunch. Aha, dobra. Trapa też nie mogę postawić, to jest dziwne, nie? No wysoko jesteśmy. Dobra, trudno, stawiam jeszcze jeden. I to jest właśnie fajnie, że on się renderuje mimo tego, że jest granica i tak się wybuduje do góry. Kurde. No tak blisko, patrz, to normalnie po schodkach i... To słuchaj, jeżeli nas nie bije strefa, nie? Jeżeli nas nie bije strefa, to jak ona się całkiem zwęży, my jesteśmy ponad nią? Jesteśmy nad chmurą? Pamiętasz, kiedyś był taki bóg, że gościa tak wywaliło w kosmos wysoko i był ponad chmurą i go nie biło? Pamiętam, było coś takiego. Zostało 32 minuty do końca placu zabaw. O kurcze. Czekamy do końca i sprawdzamy? No czekamy, czego się nie robi dla widzów. No dobra, to zostawcie łapeczkę w górę. Mam nadzieję, że tak 5000 siądzie pod tym odcinkiem. Okej, moi drodzy, 28 sekund i strefa rusza, tak? A, na lampę sobie wskoczyłeś? No, jeszcze wyżej będzie. W sumie racja. Dobra. Jak coś to na jump pad i dyla do strefy. Dokładnie. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kurczę, byliśmy tak blisko, zobacz, czy to jest minimalne. Rzut beretem. No, pa, tutaj jej nie widzimy, nie? Ona jest pod nami, patrz. No, też mi się tak wydaje. Nie, bije. Dobra, uciekaj. Bije jednak, uciekamy. No niestety, moi drodzy, nasz mit się nie sprawdził, Zdążyłem! 10 HP. O, stary, ale tak jeszcze wysoko chyba lotnią nie leciałem. Ja teraz, moi drodzy, pokażę wam, jak to wyglądało pierwszego dnia, kiedy stadiony zostały dodane do rozgrywki. Wtedy ten bóg działał, że można było zlagować mapę. Ja myślę... Ej, co, jest pikpis, rusz też 300. No bo... Kilku z mostku się dzieje, pulsuje kostka.
To się z kostką dzieje, gość. Ej, wam też tak podskoczyło? Na grzeście no. Tak rzucili. Dzięki za donata. Pada 300 pingu na sekundę. Może im serwery wybuchną, ty. Tak. A mi się jest? Śmiał? Ja bym się śmiał, Farel, jakby specjalnie takie coś zrobili, nie? Do fabuły, że ping odpalili. Że coś się no, wydało, no ciekawe to było. I każdy przegapił. Myślałem, że coś mi z netem się dzieje, ale... Jak wy widzicie, jakie mamy stadiony w ogóle postawione? No mnie tam nie ma, to dlatego pewnie... Nie ma was? O chłopie, zobacz, taka jest budowla. Lecę dlatego właśnie. Tak ping skacze. To Zyrox zrzucił 3T forty naraz i tak zlagowało. Czy tam 5 naraz, zobacz co on odwalił. Złoty automat. W sumie ten, słaby... Ej, ty mi ci nie chce załadować. Nie chce ci się załadować, mapa? Ej, powolutku się tak ładuje, naprawdę. To ci trochę pomogę w tym, nie? Idę do... Raz, dwa, trzy, o Boże, cztery, jak to pięć, jeszcze sześć, wyżej? Siedem. Ja buduję na 7 kratek i kolejny stawiam. Tylko mi tu nie burzcie, ja sobie swoją budowlę buduję. Nic mi tu nie stawiajcie, co ja zobaczę, jak mi wyjdzie. O, spasz mi tu parę. Raz, dwa, trzy, cztery. To ładnie. Zobacz, ładna ta budowla. Piętrowe. Ja pierdziele. Ty, ale ole lag. Pierdziele. No teraz... Zyrox, wariacie, idę do ciebie. No nie mogę iść, uspokój się. A jeszcze jakby był automat z tym, to ja już... Nie mogę budować nawet. To serwery by zlagowali wszystkie, jakby to nie... Też macie tak? Ja nie mogę nic nawet przerzucić broni. Lagi mam. Znaczy... Da ja radę burzę. Zyrox psuje. Zyrox psuje. Zostawcie wszyscy łapkę w górę. Wbijajcie do Szaku i do Michaela. Na co czekacie, mordeczki? Na co czekacie? Joystick, chodź. Chodź, kumplu. Bo mam lagi. Przyszedł wam pomachać, bo zaraz idzie znowu spać, co nie, kumplu? Coś z palca masz, gryź. Standardowo. Zostawcie łapkę dla łapki. I wbijajcie na futrzaka Instagrama, nie? Bo futrzaczek, kumplu, zrobił sobie dzisiaj selfiaka i wrzucił. Z rysiem, rysiem z Biedronki, nie? Joystick. No, 32 pomysł. Poleciała kostka. Czekam na rezultat. Ty, no nie, połączenia. Serwery wywaliło. Upłynął limit połączenia. Zrugowaliśmy serwer. Żeśmy popsuli mapę. Jeden kwadrat mi został, by to wszystko poleciało. Nie jeden wiem. Kwadrat mi został. No ja nie... Zyrox jesteś? Ja nie mogę nic zruszyć się. Dobra. Ja też nie mogę, upłynął. Może zaraz się odlaguję, zobaczymy. Nie, nie odlaguję. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Jednak jeden kwadracik został. Boże, tyle niszczenia. Zlagowali chłopaki gierkę, nie? Jak zlagować serwer Fortnite? Nowy sposób. Poszło! Poszło! Jestem! Nie mogę znów. Już też nie mogę, ale przez... Odciekajcie. Dobra. Ja wyszedłem, nie wierzę. Frajer! Nie mówię, że to nie będziecie i tak... O, jest git! Dobra, nie. Chłopie. Tylko nie rzucajcie tych fortów na raz, przez beka. Ja nic nie rzucam teraz. Pojedynczo trzeba rzucać, ja rozumiem. Co wy narzucaliście? Kilka czy co? Ja nie, no jeden postawiłem, mogę. Czekaj. Gdzie są FPS-y? No i znowu nie mogę. 800 pingu mam, ty, co wy się bawicie? Ja mam 1100 pingu. 1100! To ładnie. Dobra, poszło. Zyrox, buduj rampę. No to ja co chwilę 1010 pingu. Rzuciłem kolejnego dla Beki. No nie. Tak. No nie. Nie! Dobra, stop teraz, stop. Nie rzucam nic, nie rzucam nic, spoko. Nie rzucam, ja idę zobaczyć, jak to wygląda. Jo, pierdziele, ty, stadion renderuję. Ej, 6 minut zostało niby do kostki. W sumie, no. No nie! Zyrox! Zyrox popsuł znowu. Ja patrz, linką się złapałem, zobacz, jak mam grapplera i stoję na ziemi. Spadłeś gdzieś. Zobacz, mam grapplera i tego, nie czuję. Mam grapplera. Nie spadłem na ziemię. Zyrox zlagował znów. Zaraz wam rzucę 5 na raz i tyle. Ja pierdziele, zadymka fiu fiu. Zostawcie wszyscy łapeczkę do góry i lajkacza. Wiem, że lagi, no bo lagi, żeśmy serwer zlagowali cały. LOL. Wywaliło mnie. Mnie też.
Aha, i kto to? Przeciążyliśmy serwer. Nie no, kurde. Napotkaliśmy przeszkodę. Dobra, szybko zapraszajcie i lecimy jeszcze raz. To co, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie standardowo łapeczki w górę, subskrybujcie kanał. Ja dziękuję tobie, Szaku, za pomoc w nagrywaniu tego odcinka. Tutaj ci ukłony dla ciebie. A my widzimy się już w kolejnym odcinku z trybu Plac Zabaw. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się, yo!